Z nami Grzegorz Szulakowski. Siemaneczko. Co cię sprowadza na Wotorę? Zaproszenie. Nie, cieszę się, że tu mogę być. Fajne widowisko. Dzisiaj miałem swój debiut. Komentowałem jedną z walk i zaraz wskakuję do studia przed walką wieczoru powiedzieć parę słów moim profesjonalnym okiem. No i co, jak się czujesz, Szuli, za mikrofonem i jak ocenisz swój debiut? Ja jestem, myślę, zadowolony jak na pierwszy raz, aczkolwiek jutro dopiero jak wykupię pay-per-view, sobie to obejrzę, to wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej. Ale nie, naprawdę myślę, że dobrze poszło. A wiadomo, że z każdym kolejnym razem będzie coraz lepiej, więc ten debiut może mi dużo dać. A spływały już kiedyś jakieś oferty właśnie komentowania wcześniej, czy to jest pierwszy? Miałem komentować na Silesianie chyba dwie walki, ale musiałem się zająć swoimi zawodnikami, więc nie było na to czasu. Okej. Jeśli chodzi o właśnie pierwsze walki, jak ocenisz tutaj, bo zasady walk w Wotorze zmienione przypominają trochę Pride plus, nie wiem jak to nazwać, bo... Dosłownie taki delikatny Pride. Jak dla mnie niektóre z technik, no mieszane uczucia, na przykład te soccer kicki na twarz w parterze, czy... Właśnie, co o nich sądzisz, o takich soccer kickach? Ty byś wyszedł do walki z takimi zasadami, czy raczej ci się to nie podoba? Ja idę w klasyczne MMA. No wiesz, ludzie chcą to oglądać, zawodnicy też wchodząc do ringu, do oktagonu, do areny. Liczą się z tym. Oni wiedzieli, jakie to są zasady, podpisali umowy. Liczyli się z tym, co się może wydarzyć tutaj. Tam mogą nawet stracić życie, jak to w niektórych galach bywało oczywiście na całym świecie. Więc każdy zawodnik, czy to w MMA zwykłym, czy to w MMA na gołe pięści, czy to w walkach na gołe pięści, musi się liczyć z tym, że może tam stracić życie. No, po prostu tam się idzie. To nie są szachy, tak? Chociaż... Nic nie mam do szachów, uwielbiam szachy, uwielbiam w nie grać, polecam każdemu, tyle. Szuli, czy jest tutaj jakiś zawodnik, któremu specjalnie się chcesz przyglądać, który wzbudza twoje zainteresowanie? Tak, jest, walczył już, będzie on walczył u mnie na gali, wygrał tą walkę, więc jako jednego z uczestników tej gali zobaczymy walce, nie powiem, której u mnie na... A czyli nie powiesz nam, kto dokładnie, ale tylko możemy się domyślać póki co. Ogłoszenie walki wieczoru, chociaż już jak powiedziałem, to pewnie tak naprawdę zobaczycie sobie inne wywiady z dzisiaj, to już będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. Podejrzewam, że jak ktoś zrobi research, to po prostu wynajdzie, to wyszuka to. I co? Fajnie się zaprezentował. Mocna walka wieczoru mojej federacji, która już będzie miała start, miejsce 11 marca w Kępnie. No dzieje się u mnie w życiu ostatnio, w życiu prywatnym, w życiu zawodowym. Naprawdę dużo się dzieje, wszystko idzie w dobrym kierunku. Cieszę się, że mogę spełniać swoje marzenia, że mam na to siłę, że mam na to chęci. No bo marzenia są po to, by je spełniać, tak? No, bardziej nie tyle co marzenia, a cele, które sobie zamierzyłem. Założenie własnej federacji, zorganizowanie własnej gali to był jeden taki mój cel, marzenie, które właśnie w tym momencie jest realizowane cały czas. Mówisz, że się dzieje się dużo, ale ciebie w klatce już od KSW 52 bodajże z Szamilem Musajewem nie widzieliśmy. No to minęło już ponad dwa lata ponad, tak. Kurde, że potrzebowałem tego, nie? Każdy zawodnik czasami... Poczuć głód taki, tak? Dokładnie i ten głód myślę jest, odstawiłem... już tak myślę na dobre, nie? Kurde, pewne rzeczy, odżywki mimo wszystko. I czuję się z tym naprawdę dobrze. Nie mam zamiaru do tego wracać. Nawet w najmniejszym ułamku. Zacząłem żyć, zacząłem myśleć, zacząłem ogarniać, zacząłem zarabiać tam jakieś pieniążki. Zacząłem inwestować. I wszystko w moim życiu jest na dobrej drodze. Oczywiście mam nadzieję, że zdrowie dopiszę. Jeszcze w tym roku mnie zobaczycie w klatce KSW. W klatce KSW, tak? Były rozmowy, były telefony, umowy nie mam podpisanej, ale tak, w klatce KSW. Czyli możesz nam powiedzieć, że zapowiadasz swój powrót w tym roku? Tak, no już ostatnio zapowiedziałem to, wyzywając Rajewskiego do walki, aczkolwiek podejrzewam, że tej walki nie dostanę, bo on jest po trzech wygranych, podejrzewam, że teraz dostanie walkę o pas, zasłużył na to.
zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Właśnie Marian Ziółkowski też mówił, że Sebastian Rajewski najbardziej zasługuje na walkę o pas w tej kategorii, bo Saladin Parnas też krzyczy o tę walkę, ale według obecnego mistrza Mariana Sebastian bardziej zasługuje. Ja bym jeszcze widział walkę, jeżeli by Musajer zrobił na 70, bo on chyba przyszedł na 77, nie? Ale to jest duży koń, więc ciężko będzie chyba zrobić na 70, ale zobaczyłbym chętnie tę walkę, nie? Bo tam by miał, podejrzewam, Marian największe problemy. Czuli, to pomówmy trochę o KSW. 12 gal w roku. Jak ty się zapatrujesz na taki pomysł? I drugie od razu pytanie. Miałeś już okazję oglądać Viaplay transmisję? Tak, miałem okazję. Pierwsza gala na Viaplay. Delikatnie zacinało parę razy, ale odświeżyło się, od razu leciało. No wiadomo, te kontrowersje związane z drugą galą, z końcówką tak naprawdę i oburzenie wszystkich fanów. No cała jakby transmisja wyglądała fajnie, aczkolwiek te chyba minutę końcowej gali przycięło. No niestety nikt nie zobaczył tej końcóweczki. No ale to no dobra, no taka niby najważniejsza, ale trzeba patrzeć na całokształt tego wszystkiego. No nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakby się chciało, tak? Więc tutaj myślę, że Viaplay wyeliminuje te swoje usterki, wzmocni swoje jakby transfery i to z każdej gali będzie po prostu coraz lepiej wyglądało, nie? Szuli, słyszałem przede wszystkim też na naszym kanale, mówiłeś ostatnio w wywiadzie z Arkiem, że spływały też inne propozycje z innych organizacji. No powiedz, kto się o ciebie jeszcze bił. Bardzo dużo federacji się do mnie odezwało. No powiem ci, że największą ofertę dostałem od Neumana. Dostałem, kurwa... Finansową? Finansową, dokładnie. Dostałem dwa razy większe pieniądze jak na innej gali, w której też dostałem duże pieniądze, tak jakie chciałem, bo na początku były mniejsze. Ja mówię, nie, chcę tyle i tyle. I dostałem tyle i tyle, nie? Czyli to dlaczego KSW cały czas cię tak przyciąga? No bo dostałem teraz od nich fajną ofertę, nie? Więc wiesz, no chcę, wiesz, no wcześniej dostałem takie mniejsze pieniążki, ale pojechałem na rozmowę, powiedziałem, że chcę tyle i tyle, oni masz tyle i tyle, nie? Więc jestem zadowolony, idę w sport, nie chcę walczyć we frigach. Przez ostatnie pół roku sobie bardzo dużo przemyślałem, chcę po prostu pracować nad sobą, iść w sport, zero frików. No, tak jak i na mojej gali, nigdy nie zobaczymy żadnego frika, ale nigdy nie mów nigdy, ale w tej kwestii jestem kurwa pewny, więc tylko i wyłącznie sport. Ale tylko na pierwszej gali czy ogólnie w historii? Ogólnie, nie chcę żadnych frików, za dużo, już mam przesyt tych frików delikatnie, aczkolwiek mam paru zawodników frikowych, ale to są takie friki, które oni kurwa już zapierdalają po parę lat, nie? Czy Malczyńscy, czy Meduza, ja już ich tak jakby nie mogę nazwać frikami, bo oni już... Ale oni też będą mogli zobaczyć na twojej gali, czy chodzi ci o to bardziej definicję frika? Raczej bym nie sprostał na dzień dzisiejszy im finansowo, tak? Więc raczej nie. Chcę dawać takim jakby, w szczególności semi-pro młodym zawodnikom szansę, którzy naprawdę nie mają gdzie się bić. Teraz tych walk semi-pro rzeczywiście brakuje, bo jedynie mamy Almy i Mistrzostwa MMA Polska, ale to i tak nie przypomina tego samego, co przygotowanie do takiej w przyszłości zawodowej gali. U mnie zobaczymy 6 pojedynków semi-pro, 6 pojedynków zawodowych, bardzo mocnych, ale te semi-pro to są młode kocury, które kurde wejdą tam i będą robić takie show, że każdy z nich będzie chciał wygrać. Cześć trener! Że każdy z nich będzie chciał po prostu wygrać i tam się będzie naprawdę dużo działo w tych walkach. Oni są tak dobrani, młode wilki, które chcą za wszelką cenę wygrać i to jest bardzo fajne. Oczywiście na pierwszym miejscu stawiamy na bezpieczeństwo, czyli młodzi dostaną takie, wiadomo, większe rękawiczki, buły, bez żadnych ochroniaczy, bez skrętów na nogę, bez balach na nogę, bez łokci w parterze, bez łokci w stójce. Łokcie tylko na tułów, kolana na tułów, tak żeby po prostu było przede wszystkim bezpiecznie dla nich. Szuli, to tak na koniec, twoje cele na 2022 rok? Zrobić 3 gale mojej nowej federacji i zrobić 1 walkę w KSW w tym roku. No to tego ci życzę, dziękuję ci bardzo, powodzenia. Pozdrawiam wszystkich, oczywiście wszystkim fanom dużo zdrówka i hejterom również. Hej.